Dla wszystkich mieszkańców chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego na święta Bożego Narodzenia i na Nowy Rok. Dużo zdrowia, radości w gronie rodzinnym, a na Nowy Rok, aby wszystkie marzenia i zamierzenia się spełniły. W imieniu Rady Miejskiej chciałam serdecznie życzyć wszystkim mieszkańcom dużo, dużo zdrowia, radości, spokoju, spełnienia swoich najskrytszych marzeń i błogosławieństwa Bożego w przyszłym roku 2013. Życzę Państwu po prostu zdrowia, szczęścia i pomyślności. Zdrowia, bo zdrowie jest niezbędne każdemu do tego, żeby być szczęśliwym, a pomyślności, bo gdy się nie ma w życiu farta, może być bardzo różnie. Życzę, żeby spełniły się Państwu najskrytsze marzenia, chociaż te marzenia o tym, żeby komuś działa się krzywda, niech się jednak nie spełnią. Mam ten opłatek, a opłatek jest to symbol miłości, nadziei i wszelkiej pomyślności. I tak jak tutaj dzieliliśmy się tym opłatkiem, tak ja również z Państwem, ze wszystkimi mieszkańcami Mrągowa pragnę się symbolicznie podzielić i życzyć wszystkiego najlepszego. Oby Bozia nam wszystkim dawała zdrowie, wytrwałość, cierpliwość. Obyśmy potrafili się dobrze rozumieć i sobie dobrze życzyć na każdą chwilę naszego życia. Dziękuję bardzo. Życzę Państwu, żeby miasto nasze coraz bardziej kwitło, coraz bardziej było dużo łask Bożych, oprócz tego z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku, żeby budżet naszego miasta pozwolił nam na to, żebyśmy mogli spełnić wszystkie życzenia wszystkich mieszkańców, a nie tylko niektórych. W związku z tym wszystkiego dobrego życzę Państwu. Dużo zdrowia, zdrowia, zdrowia i to jest najważniejsze. Jeżeli będzie zdrowie, będziemy się do siebie uśmiechać i zawsze to róbmy. Rozmawiajmy z Tobą, uśmiechajmy się do siebie. Tak niewiele trzeba, byśmy w tym mieście byli szczęśliwi. Nie przechodźmy obojętnie obok tych, którzy potrzebują pomocy. Nie odwracajmy głowy tam, gdzie czasami jest piękno. Życzę wszystkiego dobrego, by te święta nas zmieniały, zmieniały na lepszych, bardziej wrażliwych ludzi. Wszystkim mieszkańcom Mrągowa życzę wesołych, szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego najlepszego w nowym 2013 roku. Dziękuję.